Hej, nazywam się Elek. Elek Kartofelek. I Elek Kartofelek did an oopsie. Zepsułem grę. That's better, naprawiłem. So Crash Bandicoot. Lecimy. Druga część. Tak, totalnie to było nawiązanie do PewDiePie'a. No musiałem po prostu już, bo zrobiłem oopsie, no to już poleciałem po całości. Lecimy z dwójką, bo nie mogę się doczekać, okej? Okej. Here we go. A no tak, tak, miałem kumpla, który tutaj już grał i robił grę na 100%, bo on przechodził oryginał na PlayStation 2 1000 razy. Elo Lucid, pozdrawiam, ale nie ma, tak, zaczynamy nową grę. Nadpisz zapis. Lecimy. Ja tę kascenkę znam, ona już była w tylu memach, jak gości podkładał głos pod całą grę. My drunk friend sent me this at 4:04 AM. Musicie to zobaczyć. A jeżeli bardzo jesteś zainteresowany zapleczem fabularnym tej gry, to jest dokładnie tam, gdzie się kończy pierwsza część. Crystals. Of course. No. But Dr. Cortex, to reach full power, we need not only your master crystal, but also the remaining 25 slave crystals from the surface. How do you expect to retrieve them when we don't have any earthbound operatives left? You fool! Do you think I'm unaware of the situation? If we don't have any friends left on the surface, then we'll need to find an enemy. Crash! 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 My battery is fried! Make yourself useful, big brother, and bring an extra battery for me. Crash to mój spirit animal po tym, co widzieliście przed chwilą, jak był zaspany. Yeah, lecimy! Elo Koko! Dobra, Sis, znajdę ci baterię. Easy! Więc wiem troszeczkę o Crashu dwójce, bo ciut... Te riffy gitarowe. Ta gitara. O kurwa! Dobre! Dobra. Nie, ja po prostu tyle czekałem, żeby to nagrać, bo chciałem skończyć grę na 104. Skończyłem grę na 104% pierwszą, tak w ogóle. Miałem tego nie robić, ale to jest nieistotne. Więc troszeczkę tutaj pierwszych poziomów Pira ze drzwi znam. Wiem, jak działa to odblokowywanie Pira ze drzwi sekretów, ale nie grałem dużo. Nawet bardzo mało bym powiedział. Crash ma nowe ruchy, czyli ma slam i taki slide. Może się schylać, kucać. Patrzcie, jaki sneaky bandicoot. Teraz właściwie wygląda jak ten zwierzak, do którego nawiązuje. I może robić wyższy wyskok z tego. Regularny skok, wyższy wyskok. Jej! No i slam. O, chwila. Bend. The Warp Room. Tutaj muzyka jest świetna, uwielbiam muzykę w tym. Jesus! Jak ja pokochałem te gry z Crasha Bandicoota, to jest po prostu... szok. Za chwilę zrobimy turn the shit up. Well, well, if it isn't Crash Bandicoot, welcome. I apologize for the crude means used to bring you here, but I'd rather expect a written invitation would have been turned down. I need your help. Surrounding you are a series of 5 doors. Through each door lies a well-hidden crystal. The crystals look like this. Bring me the crystals, Crash. That is all I will say for now. We will speak again. Oh, we will. Ta muzyka, ja zaraz pójdę tylko poziom, ale niech ten bas wejdzie, bo ta muzyka jest tak dobra. Szkisty, że ta gra jest memiczna, ale ta gra jest dobra. Tej motki nie widziałem. Dobra, lecimy z poziomem. Pierwszy poziom znam idealnie i nie wiem, czy chcę tego robić na 100%. Tak samo mówiłem o pierwszej, że nie wiem, czy chcę ją robić na 100%, a ją zrobiłem. Zobaczymy, jak dużo mi to zajmie, bo nie chcę zasypywać kanału grą w Crasha, tym bardziej, że maksowanie gry na 100% nie jest tak ciekawe jak oglądanie gameplayu normalnego, więc możliwe jest, że sobie to daruję zwyczajnie.
kwestia jest taka, że tutaj się inaczej odblokowuje rzeczy. Nie wiem, są kolorowe dżemy? Są kolorowe, nie wiem jak się je zdobywa. Nie natknąłem się na nie jeszcze. Aczkolwiek wiem jak zdobyć, się zdobywa kilka rodzajów dżemów, jest ich więcej. Ta gitara tu jest za dobra. Za dobra. Więc zdobywamy poziom za zniszczenie wszystkich, znaczy się dżem, za zdobycie wszystkich skrzynek na koniec poziomu, tak? Tak jak zazwyczaj było. Zdobywamy dżem ten taki pionowy, wysoki, żeby dać Cortexowi, to jest kolejny dżem do zdobycia. Jeszcze jest tak zwany clear dżem chyba, który zdobywa się za przejście poziomu bez zbijania ani jednej skrzynki. Which is fucking wild. Dobra, tutaj mam jakiś poziom sekretny i tu trzeba użyć tego dzikiego slamu, żeby tu zejść. Aż się o to prosi. Więc nie zdziwcie się jak tutaj wiecie. Gdzieś czegoś nie będę wiedział, bo mówię, nie znam tej gry na wylot, nie przeszedłem jej. Przechodziłem tylko ciutkę z początku, więc to kojarzę. Natomiast... Slam. Zajebiste! To nie mam pojęcia jak działa, ale zapomniałem w ogóle, że to tutaj istnieje. Tu chyba będą te dzikie strusie, na które trzeba wskoczyć wystarczająco szybko. Nitro to jest nowy typ bloku, który jest w grze, którego nie możemy dotknąć, bo to jest insta-def, nie można z nim nic zrobić, to jest jak TNT, tylko że insta-def, tak? Więc zamiast tego musimy znaleźć zielone, jak były te takie boksy, żela... No, czyli miałem zrobić wysoki wyskok, są strusie, oddanie trzeba będzie uważać, żeby skończyć poziom na 100%. Boksy, że tak powiem, trzeba znaleźć gdzieś, zielone, z takimi strzałkami. Co się zazwyczaj nimi, o, co się zazwyczaj nimi aktywowało jakieś dzikie rzeczy. Zielone boksy z taką strzałką do góry, one niszczą całe TNT w całym poziomie i w ten sposób można poziom kończyć na 100%. Okej, czyli to możemy zniszczyć, musimy nawet. Okej, chwila. Musimy szybko zrobić o tak, bo inaczej byśmy pominęli wejście. Strusie by nas nie wpuściły tutaj więcej, one się już do góry nie... Można to może zrobić? Bo w wersji... Grałem chwilę w wersję PlayStation 2, w sensie z emulatorów, tak, bo byłem ciekaw. Ale... No nie dało się, stąd wiem, że właśnie to jest niewykonalne do końca. Szukałem jakiegoś glitcha, żeby można było to zrobić, ale chyba się nie da, więc... Yeah, whatever. Trzeba zrobić to wystarczająco szybko, that's all. I tu jest wspomniany zielony boks, który niszczy wszystkie nitro, więc jak uderzymy... Gdzieś tam jest distant gunshots i wszystkie nitro eksplodują, czyszcząc nam pozostałe skrzynki do końca levelu. Wchodzimy dalej. W pierwszym poziomie będę tłumaczył, jak mniej więcej gra działa, na jakiej zasadzie. Oh shit! Bo powiem tyle, co rozumiem, a potem będziemy lecieć na ślepo. Wow! Pięknie. Nie wiem, ta gra jest za dobra. Spyro też uwielbiam, ale... Nie wiem, coś w Crashu mi bardziej pasuje. Nie wiem czemu. Okej, tu jest kolejny secret level. Ale to trzeba stanąć po prostu, czy też zrobić slam? Wystarczy stanąć, okej. 5 boksów. Czyli są dwa rodzaje secretnych leveli. Tamten był w ogóle jakimś dzikim, ukrytą częścią poziomu. Tutaj jest bonus, czyli w tamtej to była skrytna część levelu, w której mogliśmy stracić życie. To jest bonus, tak jak przedtem było. To z tą... Ta ona się nazywała? Z tą Blondie, co były te poziomy, co się przechodziło. I nie tylko z tą Blondie, to były też te z tymi innymi, z tymi tokenami wszystkie poziomy, tak? I w nich się nie traciło zdrowia, jak się je... W nich zginęło. Tutaj są dwa rodzaje chyba. Jeden, w którym traci się to zdrowie, drugi, w którym jest bonusem. Wtedy jest taki bonus napisany u góry, nie? Elo, zbieramy życia, bo sądzę, że one mi się przydadzą, więc tutaj będę troszeczkę powoli szedł, tłumacząc to wszystko. Bo życia mi się przydadzą. Co 100, łampa fruit zostaje życie, tak jak przedtem, więc tu nie powinno być żadnego zaskoczenia. Okej, zaraz, nie, stop. Tu u góry jest box. Shit, a mogę to zrobić? Okej, mogę! No to chrzanić ciebie! To będzie zaczepiste. Nie wiem, jak patrzyłem sobie na jakieś fragmenty gameplayu z Crasha 2 czy 3. O, to jest wspomniany ten
kryształ dla doktora Cortexa. Jak wspomniałem, jak patrzyłem sobie na niektóre fragmenty gameplayów z Crasha 2 i 3, to jest... Crash 1 mi się zajebiście podobała, 2 i 3 to jest dokładnie to samo, tylko bardziej rozwinięte. No i mamy dwa kryształy. Wiecie co, przejdziemy ten poziom jeszcze raz, tak żeby zdobyć go bez zbieniężnych boksów, żeby pokazać wam, jak wygląda maksowanie poziomu na 100%. Time triale to ja w ogóle pominę, bo to jest ból w dupie, jak ja przechodziłem to w pierwszym Crashu. To jest po prostu siedzenie godziny nad jednym poziomem i przechodzenie go najszybciej jak się da. Bez śmierci. To jest ból. W sensie coś w tym jest fajnego, ale na pewno nie jest to fajne do nagrywania, więc tym się nie będę jakkolwiek... Wiecie... I ten dance za każdym razem. Okej, okay, kolejna transmisja, let's go! Well done, Crash. I knew I could rely on you. Mm-hmm. Now listen carefully. These holograms are hard to maintain. During the course of my intellectual pursuits, I have stumbled across a force that threatens to destroy the world. The crystals are the only means of containing it. The fate of the world is at stake. It is imperative, therefore, that you bring them to me. Jasne. Are you there, Crash? Crash! Crash! Are you there, Crash? Jasne. Dobra, lecimy jeszcze raz ten poziom i zrobimy go bez zbieniężnych boksów, bo wszędzie jest jakiś sposób na to, aczkolwiek prawdopodobnie nie będzie to tak łatwe, jak się zdaje, żeby ominąć wszystkie boksy. Tu jeden jest taki moment, który właśnie to ciekawie pokazuje. Jak bardzo może być to triki w przyszłości. Teraz może nie, ale w przyszłości to może być dzikie as fuck. Ej, ale łampa fruit zbieramy, chcemy zdrowie. Nie uderzamy nikogo, bo on może przypadkowo, wiecie, jakiś boks zbić, jak będzie leciał w otchłań. Tego nie chcemy. Ja z przyzwyczajenia chcę te boksy trzaskać. A to jest zły pomysł, nie chcemy. Checkpointów też nie chcemy trzaskać. Czyli to jest nasz sposób na przejście poziomu bez śmierci. Nie, bez śmierci chyba nie. Tak, cały poziom bez śmierci, bo checkpointów nie możemy wykorzystywać, nie? Okej. Ale ten ruch w ogóle, że on może tak poskakiwać, jest... To tyle mobilności dodaje. O, tutaj jest właśnie jeden boks, który się zbija na 5 skoków na niego. Więc po nim musimy przeskoczyć, żeby nie zbić innych boksów. Tyle. Easy, tego się da przeskoczyć, okej. Myślałem, że się będzie dało to jakoś oszukać. Może. Let's go. To są chyba krety, które wywalamy z ziemi. Nie mam pojęcia, co nimi się... Ej, dodaj mi taką sekcję, gdzie się bije krety. Okej, dobra, to będzie zajebisty pomysł, kolej. Nie wiem. No jakby to jeszcze było ciężkie, ale to nic nie dodaje takiego ciężkiego. Nie przeszkadza mi. Ale nie wiem, co dodaje też. O, i to jest nasz... Nie, to czysty kryształ dostajemy za zbranie wszystkich boksów, a ten dziki kryształ dodatkowy dostajemy za... pokonanie poziomu bez zbijania boksów. Nie wiem, czy to jest w każdym, czy nie. Jeszcze są te kolorowe, to jest dużo więcej znajdziek. Ale nie ogarniam, jak one działają. Więc zobaczymy. A nie, czekajcie, chyba wiem. Chyba powoli ogarniam. Czyli są kolorowe kryształy w każdym poziomie za niezbijanie boksów, tylko pokazuje mi je na tym poziomie. To jest ten niebieski, tu będzie czerwony zaraz przy drugim poziomie. So, you are helping Cortex gather crystals. Yet you have acquired a gem. Interesting. No, this. As long as you are allied with Cortex, you are my sworn enemy, and I will do anything in my power to stop you. If the fate of the world is truly your concern, you must gather the gems, not the crystals. If you obtain all 42 gems, I can use them to focus a laser. Yes, a laser beam that will destroy Cortex and the space station he has created. Until then, I must use my forces to stop you from gathering crystals.
I to jest moment w fabule, w którym nie mam pojęcia, komu co wierzyć, ale i tak nie ma prawdopodobnie na to żadnego, nie mam na to prawdopodobnie żadnego wpływu, więc po prostu dziś nieskromnie powiemy Snow Go! Sławka mi skrzeczy. Wkurzają mi te słuchawki! Przestańcie skrzeczeć mi za uchem. Trzeszczy mi plastik po prostu. Okej. Oj, pingwiny też robią spin teraz. Ziom! Zrobiłem taki epic slide w twoją stronę, żebyś niczego się nie zorientował. Oj, to będzie najgorsze. O, nawet nie macie pojęcia, jak się po tym źle steruje. Okej, to będzie ból. Mogę slajdem sobie pomagać, żeby szybciej się tu poruszać, ale... No. Zbieraj te owoce. Ziom! Nie mam co z tym zrobić, no. Dobra, stop, bo chcę wszystkie łampa fruit, które mogę zbierać na początku, a potem mi się to przyda. Na TNT też muszę skoczyć. No patrzcie, on się ledwo rusza. Bo jeszcze go pcha w tamtą stronę. Ej, prawie bym w to TNT wjechał i wybuchłoby mi w twarz. Ziom! Dobra. Załatwione. Nie wiem powiedzieć, czy ten poziom zrobi na 100%, bo nie uczyłem się, jak robić wszystkie poziomy na 100%. Nie wiem, co tu się jak robi. Pierwszy poziom wiem, reszta nie za bardzo. To będzie cięższe. Ale fajnie, że gra jest bardziej rozbudowana, bo mi brakowało trochę tego... Ten większej ilości ruchów? W sensie... To zawsze jest bardziej interesujące. Okej, to wiem, co to jest. Ne-e. Nie ma opcji. Te odgłosy tych foczek. Sorry. Hits. Tutaj wiem, że jest jakiś kryształ, bo go widziałem gdzieś kiedyś. O, jest czerwony kryształ. Nie mam pojęcia, jak go zdobyć, jak się tam dostać. Nie mogę tego boksu ani przesunąć, ani nic z nim zrobić. So, to będzie dla mnie niespodzianka, jak się tam dostać. To musimy przeskoczyć. Tutaj jest bonus, bo widać znak zapytania. Lecimy. Zbieramy maksimum owoców. Bo potrzebuję zdrowia. Nie! Dobrze, że w bonusowych poziomach, jak krzyczy bonus u góry, nie zabiera mi zdrowia z puli. No to by było smutne. Okej, tutaj jest jedno zdrowie. To na owoców. Zawsze się przyda. Dziękuję. Ten slajd jest niewiarygodnie wygodnym sposobem przemieszczania się po lodzie. Okej. Chyba nie trzeba po tym skakać. To są w ogóle odbicia teraz w tym. Jak dziko. Sorry. Urocze są te foczki, ale co ja mam zrobić? Tutaj coś będzie? Jest. Tutaj jest zielony ten. To mi chyba też jeszcze Lucid pokazywał, więc wiecie. To prawdopodobnie... Tu coś jeszcze będę wiedział, się nie dziwcie. Potem będzie full blind mode. A tych boksów nie da się czasami zrobić na nie slam? Czekajcie. Nie. One są niezniszczalne, więc po co one tutaj są? Dziwne. Tego jeszcze nie rozumiem. Bęc. No typie! Jak? To wiem, jak działa. To już gdzieś widziałem. A, dokładnie. So far, so good. Jesteśmy przy końcu poziomu i brakuje nam... 4,5... Okej, mamy koniec, mamy cały poziom. It's done.
To chyba powoduje, że przemieszczą się szybciej, więc... To może być strasznie pomocne, jeżeli z tym się biec normalnie. Pytanie, czy chcę teraz iść spróbować zrobić ten poziom na... bez boksów. Spróbujmy. Ale nie, bo w tym poziomie trzeba zdobyć ten czerwony dżem. I czerwony dżem był tam u góry. A jak pójście sposobem bez boksów pomoże mi się tam dostać? To chyba nie będzie... Jakaś podpowiedź? Discover and finish the secret route for a special gem. Czyli tutaj nie trzeba przechodzić już bez zbijania... Nie wiem. Gdzie może być jakieś sekretne przejście? Wiem, że tutaj było coś z takimi sekretnymi przejściami, że to są jakieś dzikie rzeczy. Że na przykład są TNT czy tam nitro ułożone w schodki, po których można wejść. I to jest taki secret, że w sensie to TNT się nie odpala i się nie bije, albo nitro. Albo że zbicie jakiejś konkretnej rzeczy, takiej wiecie, totalnie, której byś się nie spodziewał, powoduje, że przenosi cię do dzikiego jakiegoś poziomu. Albo patrzeć też w odbicia może trzeba, bo to może być dzikie. Nie wiem co tutaj jest tym kluczem do tego dzikiego, wiecie, do przejścia tego poziomu i zdobycia tego dżema czerwonego. Ale spróbujemy zobaczyć w tych odbiciach, bo myślę, że to może mieć duże znaczenie tutaj. Albo właśnie popełniłem błąd i może... Czekajcie, możliwe, że to były te właśnie te schody dzikie, które... O których mówiłem, że te dzikie schody z nitro, które zniszczyłem przez ten boks, bo jestem za szybki. Zobaczmy, czy to nie będzie to. Spokojnie. Zaraz zrobię speedrun i wszystko się wyjaśni. A tutaj nie można, patrzeć, nie można iść w tę stronę. Myślałem, że będzie można gdzieś, jak będzie się robić time trials. Trials. To będzie można przejść, załóżmy, tak wiecie, obok tego. A tu nie można. Niespodzianka. Nie, to nie to. Więc nitro jest w zupełnie innym poziomie. To te schody z nitra, ale nie mam pojęcia, jak to... Gdzie tutaj jest ten dziki sekret? Dobra, trudno. Nie wiem, jak znaleźć ten gem. Idziemy do następnego poziomu. Whatever. Hang 8. Failing a bonus path doesn't cost life, so retry it. Okej, to już znamy ten hint. Na te hinty warto patrzeć. Bo... Okej, to wiem, że mogę tu zrobić masywne skoki przez ten trik, ale... O, okej. Spoko, mi to nie przeszkadza. Czemu odlicza mi czas? Tego nie rozumiem, odlicza mi czas i nie wiem do czego, bo to gdzieś też widziałem, nagrałem chyba przedtem, ale... Nie rozgryzłem, do czego to nawiązuje. Czas się nie zatrzymuje. Do czego to on odlicza? Nie rozumiem. To jest tyle nowych rzeczy. Ja się boję, jak dużo nowych rzeczy będzie jeszcze w trójce, bo tutaj wiecie, część sobie ogarnąłem wcześniej, powiedzmy. Zagrałem chwilę. Część tam się dowiedziałem w jakiś sposób. A z trójki ja nie wiem nic. I mój timer zniknął. Nie wiem, do czego jest ten licznik. Wyblokowałem jakieś osiągnięcie, ale co? Cześć, Hipcio. Okej, tak się domyślałem, że będziesz nurkował. Tak, próbuję rozgryźć teraz, po co mógłbyś ten czas? Do czego to? Czemu ja nic nie rozumiem? Nic nie widzieliście. Sprawdźmy, czy mogę tam doskoczyć do niego, ale... Prawdopodobnie tak. Czuję się bardziej pewnie z tym dużym skokiem, niż z tym małym. Dobra.
Dobra, tutaj będzie... Okej, tu trzeba będzie się wracać. Czyli... Czekajcie, bo tu on wygląda jakby chciał rozpędu. Tak, mogę brać rozpęd, dobra. Wow, hola. Spokojnie, jeszcze uczę się tego sterować. Tym. Nie. A, okej, czyli to najpierw muszę teraz wrócić. Shit. Po te boksy, które się pojawiły w tych białych polach, okej. To jeszcze ogarniam. A tam dalej jest ten do boksów z nitro. Oh. Dlaczego on jest tak nieresponsywny? Gościu! Jak działa ten speed boost dziki? To rozwala nitro, okej. Czy tam jest jakieś wejście przez ten wodospad? Tam się da dostać, tam jest jakieś przejście pewnie. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Jeez, ile tu będzie sekretów dzikich. Między tym mam, rozumiem, przejechać szybko, okej. I jump. Tylko nie na tego ziomka. I mi brakuje boksów. Mam wszystkie. No to widzicie, chociaż to zrobiłem. Na 100%. Dobra, no, nie wiem, nie mam pojęcia, jak zdobyć tamte dzikie dżemy. Przekonam się pewnie później, zobaczę, jak gra się będzie dalej rozwijać i może będę potem wracał, nie? Może też zrobię takiego live'a jak z Crasha jedynki. Zrobienia go na 100%, a time trial'e zrobię w swoim własnym zakresie znowu. We shall see. Ten taniec jest życiem, nie? O, kolejna transmisja. Crystals, not bad. I see you are getting the hang of it. I need to conserve power. I will communicate with you again after you retrieve the fifth crystal. Conserve power, my ass. Dobra, The Pits, kolejny poziom. Tego nie pamiętam już totalnie. Wiem, że jeszcze był jakiś, którym się jeździ na małym polarnym niedźwiedziu. Break locked boxes with a well-aimed slam. Czyli jednak slam rozwala jakieś dodatkowe boksy. Dobra, ten poziom jeszcze kojarzę. Tylko teraz... Mogłem go wyminąć, ale... Nie chcę za bardzo ryzykować. Jeśli póki poziomy są jeszcze proste i które ogarniam jakoś, to wolę chyba nie ryzykować zdrowia i życia, bo przyda mi się później, tak czuję. No, na przykład teraz. Ale ładnie, podoba mi się, że jest teraz tak, jakby zachód był czy coś takiego, nie wiem. Fajnie się bawię tym oświetleniem, podoba mi się to. Okej. Na prawo czy na lewo? I tak będziemy musieli backtracking robić, ale to chyba wolę zrobić backtracking tam po lewej. Bo tutaj są przeciwnicy dzicy. Dzicy przeciwnicy! Elo. Nawet nie czuję, jak rymuje. Yo. Ziom. Ziom. Can't hit me. A no, no tak, can't hit me. No, no, dobre, dobre, Alek, dobre. Teraz się muszę wracać, bo jednak trzeba było pójść na lewo. Fajnie. Tylko nie chcę się nigdzie spartaczyć. Ta skała wygląda, jakby można było na nią stanąć, no. Jednak nie. Nie w każdym poziomie jest ten dziki sekret. Gra się odpowiada, w którym poziomie jest ten sekret, bo wtedy się daje hint.
ale i tak szukam takich rzeczy, co to może być, nie wiem. Czemu są dwie ścieżki? To jest inna ścieżka, halo. On mnie spycha, nie mogę go spinem zabić. Dobra, to wiele wyjaśnię. Z jakiegoś powodu gra jak chodziła, okej. Teraz chodzi wszystko zacy. Z jakiegoś powodu jak miałem grę na pełnym full screenie, to chodziło gorzej nagrywanie, więc mogła trochę przycinać przedtem. Teraz chyba będzie okej. A nie skoczyłem dobrze. Nie, sorry, chciałem rozwiązać ten problem, żeby już go nie było. Teraz... chyba już nie będę patrzył, czy wszystko jest okej. Ale powinno być good. Jakiś dziwny błąd. Gra nawet tak bardzo... O, fuck! Gra nawet tak bardzo nie obciąża komputera, bo nie ma czym, Jesus. W sensie jest ładnie zrobiona i tak dalej, ale... jest dość prosta, nie ma jakiejś, wiecie... open world, Wiedźmin style, czy coś, nie wiem. Okej, więc tu jest kryształ, czyli poszedłem prawidłową drogą, powiedzmy? Ale... pytanie brzmi, czy ja mogę tutaj wrócić. Jak dużo mam do nadrobienia. O, okej. Ale to jest dzikie. Najgorsze jest chodzenie... przechodzenie poziomu tyłem, że nie można się odwrócić. Gdybym chociaż mógł obrócić kamerę 180 stopni, to spoko, easy. Ale w ten sposób... ból. A, zupełnie to jest ten drugi... oh, shit, man. I od kiedy będę musiał pytać? Dobra, stąd skoro zebrałem wszystkie boksy, bo tym chyba dalej ich nie ma, to zrobimy inaczej i przejdę sobie z powrotem do tyłu ścieżką, którą znam, pirazy drzwi. Mam nadzieję. Ale to jest niepewne. Wrócimy się aż do tego rozwidlenia całego. I idziemy teraz tą ścieżką. Ale to było chamskie i niepotrzebne. Zrobili to, bo wiedzieli, że to jest... ciężkie. Cześć, ziomuś. Nie dać się im nabrać. Dobra. Cacy. To wszystko na potrzeby czterech pudeł? Nie wiem. Pewnie jeszcze dalej ich trochę będzie. Chyba, że będzie koniec poziomu i będę miał ząg. Nie, nie w tę stronę. Tak z nim. Dobra, teraz możesz zapisywać. Ominąłem te dziwne części. Okej, bonus. Tutaj będą brakujące skrzynki, których się spodziewałem. Okej, czy to są te dzikie, które muszę zniszczyć slamem? Okej. Dobra. To wiem jak zrobić. Okej, to są dwa boksy do aktywowania. Oh. Stop. Tam będę musiał wrócić, więc niepotrzebnie stawałem na tych boksach. Elo, dziena. Ha! Zajebiście. Ale wiem, że muszę się po tym wrócić, dobra. To chyba jest błąd. Chyba nie powinienem... tak, bo on te... sądziłem, że on się będzie powoli poruszał pod tymi boksami, że zostanie w tej pozycji. A tu był jakiś błąd, który powodował, że cały czas stałem. Nieważne. Dobra. Zrobimy tak. O, świetnie zrobiłeś, Elek. Congratulations. Zajebisty jesteś.
Okej, okay. Kilka prób mi to zajęło, nie będę kłamał. Ale te boksy tutaj, zamiast 5 tych hitów, mają po 2-3. Więc te się teraz zniszczą. Wszystko idealnie wykalkulowane. Uff. Okej, okay. Załatwiony bonus. To było dzikie. Ale nie będę tak robił w każdym poziomie teraz po drodze chyba. Bo nie chcę was zanudzać tym robieniem na 100% od razu. Te pierwsze poziomy jeszcze trochę tak sobie cisnę. Następne będę jechał po prostu swobodnie po kolei chyba, bo to będzie zbyt przedłużanie i sądzę, że to będzie zbyt nudne. Tym bardziej, że nie mam co mówić nawet, kiedy się skupiam nad takimi rzeczami. Elo. Wszystkie boksy? Wszystkie boksy, pięknie. Ta gitara tam w plecie na ten utwór jest tak dobra. Szok. Sprawdzę, ile nagrywam. Ale chyba mam czas na jeszcze jeden poziom. Crash Dash, lecimy. Zobaczymy, co to jest. To nie pamiętam. Chociaż to... Sliding can help you move faster. Okej. Okay. A, czyli to jest kolejny poziom z bolcem. W sensie, tak jak było w Crash 1. Tu widziałem bolec na boulder, bo mi się tak kojarzy, nie wiem czemu. Okej, okay, powiedzmy, że... Okej, okay, czyli to mnie rani i wybija w górę. Nie, to tego nie chcemy. Okej, okay, dobra. Powiedzmy, że... Właśnie miałem powiedzieć, powiedzmy, że ten poziom pamiętam, bo nie pamiętam. Czyli to omijamy. Okej. Okay. Elektryczne jakieś wrota. Dobra, dajmy radę. Może nie będzie źle. W sensie przez ten cały slajd on potrafi naprawdę zwiększyć swoje tempo. Zobacz, jaką przewagę potrafię mieć, ale boję się tak robić, bo nie wiem czy... A, to jest secret, dobra, okej. Okay. Secret podczas poziomu z boulderem? Nie wiem, jak to się nazywać, głaz? Kula? Ta muzyka. Okej. Okay. Idealnie. Jestem mistrzem w tej grze, nie? Raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Czy wy to widzicie? Can you see it? To jest zdjęcie zrobione sekundy przed tragedią. Generalnie musiałem iść otworzyć drzwi i mój idealnie robiony poziom skończył się dokładnie w tym momencie, więc powtórzmy go jeszcze raz. Ech. Hits. Jedziesz Crash. Dajesz Crash. Zapierdalasz Crash. Crash. Lecisz. Nie tam, Crash! Nie tam lecimy. Ta muzyka jest tak chyża tutaj, co to jest grane? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Perfekto! Bravissimo!
Ciśniemy, zostało nam kilka skrzynek do skończenia. O, tym booster padą, to ja nie wiem, czy bym ufał, bo nie wiem, co jest przede mną. To jest najgorsze. Okej. Auci, dobrze, że to nie zabiera zdrowia czy coś. To już byłby dick move. Nie znam tych poziomów, nie mam pojęcia, jak się one rozgrywają. Halo. Okej. Zamiast tego nie wchodzę w ogóle na booster pady, spoko. Tacy mamy to. Nieważne, że nie zebraliśmy życia, ja chcę przeżyć. To jest bardziej istotne. Nie podskoczyłem. Trzeba było podskoczyć. Hamsko. Dobra, teraz to mamy. Teraz easy dam radę, prawda? Crash. Crash, ja cię proszę. Nie dasz już tak dziwne kierunki. To jest totalnie two. To jest totalnie twoja wina. To nie jest moja wina. God damn it, Crash. Ostatni poziom na dziś. Lecisz. Czy to będzie właściwie całe piętro już zrobione? W sensie cały. Bo wiem, że tu jest kilka pięter, które trzeba zrobić. Kilka pięter z poziomami. Oh shit, man. Ale czy to będzie właściwie całe piętro? W sumie byłoby fajnie, jakbym całe piętro skończył w jednym odcinku. I tak na każdy odcinek jedno piętro poświęcał. Tak jak w poprzedniej części, na każdą wyspę poświęcamy ten odcinek, co wcale nie było prawdą. Dobra, Elek, skup się. Ja na chwilę zamilknę i przejdę to raz, a porządnie, dobra? Dobra, okej, fajnie. No! Zrobione, widzicie? Easy. Wystarczyło na chwilę zamknąć ryj. Tyle, to jest klucz do sukcesu. Zamknąć mordę. Warp Room, zobaczmy, czy to będzie koniec tego piętra? Chyba tak. Zajebiste to jest. Wszystko w tej grze jest zajebiste, okej? Okej! Turtle Woods, czyli to jest ten pierwszy poziom. Reaperu, to jest boss! Przechodzimy bossa i mamy pierwsze piętro z głowy, robimy to. To będzie cały odcinek. Całe pierwsze piętro, świetnie. On już był w poprzedniej grze, w tym pierwszy, jako... Nie pierwszy boss, jako drugi boss. Przechodziłem to na Switchu, pamiętam jak to było. To jest banalne niby, ale zanim się ogarnie cały schemat to jak to działa, to jest dzikie, tym bardziej, że nie wiedziałem, że stąd się nie da spaść. Myślałem, że się da spaść, to tym bardziej to było ciężkie. Chyba teraz z tej strony. Teraz go trzeba trącnąć. Trzeba zgrabnie wyminąć te TNT. Skupiam się tak troszeczkę, bo próbuję ogarnąć, jak to faktycznie było. Znowu tutaj. Okej. To jest dzika sekcja, którą naprawdę miałem troszeczkę problem, żeby to ogarnąć. Ale trzeba tak zgrabnie przebiec od TNT, które wybuchają pierwsze, do tych najpóźniej. Na odwrót. Okej, done. To nie było takie złe. To było easy! Ale sam przy tym troszeczkę siedziałem, jak wykminiałem na Switchu. Sorry, Reaperu. Uroczy jesteś, no ale... Show must go on! Nie wiem,
Próbowałem to zrobić najbardziej takim dzikim, rockowym głosem, jak robią. A wyszło jak... PewDiePie! To bardzo... bardzo idealnie do początku odcinka, więc to tyle. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, to jak zawsze. Widzimy się w następnym odcinku. I to będzie... To na śniegu. To na śniegu. Oj, ten typo. I see that Ripperoo failed to prove much of a challenge yet again. But back to business. There are crystals to be gathered. 20 to be exact. The planets will align shortly, all 13 of them. And this will create a power great enough to rip the Earth apart. Properly utilized, however, the crystals can absorb and contain the energy. Crash, is that you? I've been looking everywhere. I don't have much time to tell you this. You have to be careful. Trusting Cortex seems a little unwise, Crash. I can't keep the data path open much longer. Crash, you need to... Okej, to tyle ten odcinek, dzięki za obejrzenie, tak jak zawsze, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych. Tu chyba możemy, tak, tu możemy przyzwać Koko. Okej, fajnie. Na razie!